Znajdujemy się w Domu Kultury w Mieroszynie, dokładnie na terenie gminy Płuck. Grupa harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego przyjechała na trasę nieprzetartego szlaku. To kolejny rajd Rodło, a w tym roku właśnie między innymi w Mieroszynie. Zobaczmy, jak tutejsza młodzież i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z nieprzetartego szlaku bawią się. Dla 24 Kaszuby Piotr Kropidłowski. Harcerski rajd Rodło, dokładnie na terenie gminy Płuck, w miejscowości Mieroszyno, w Wiejskim Domu Kultury. Rozmawiam z Olą, uczestniczką harcerskiego rajdu Rodło. Ola, powiedz mi, rozpoczął się rajd Rodło? Rozpoczął się. Olu, podoba ci się na trasie? Tak. Olu, powiedz mi, gdzie dzisiaj byliście? Jaka była trasa? Długa, tylko że ja nie lubię piechotą chodzić. Nie lubisz chodzić piechotą? A powiedz mi, z jakiej jesteś miejscowości? Mieszkam w Władysławowie. Czyli jesteś mieszkanką powiatu puckiego? Tak. Musimy Państwu powiedzieć, że harcerski rajd Rodło na terenie gdańskiej chorągwi ZKP to drużyny, które przyjeżdżają, są z całego województwa pomorskiego. Powiedz nam, Olu, jeszcze dzisiaj kominek. Lubisz śpiewać? Tak. A jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Stokrotka. A powiedz mi, do jakiej przynależysz drużyny harcerskiej? 13 drużyna harcerska nieprzetartego szlaku. Powiem czuwaj, bo to druh Maciej, komendant harcerskiego rajdu Rodło trasy nieprzetartego szlaku. Druhu Macieju, dzisiaj na terenie ziemi płuckiej. Tak, w końcu po tylu latach trasa nieprzetartego szlaku powróciła na rajd Rodło i to na ziemię płucką, tak gościnną, dzięki tej miejscowym druh Ani i rodzicom miejscowym mogli się tutaj być i przyjęli nas bardzo gościnnie. Tak. Młodzież dzisiaj mówiła nam, że trasa była dosyć ciężka. Znaczy, to dzisiaj był tylko taki początek, preludium do tego, co jutro ich czeka, tych 17 kilometrów, które muszą przejść stąd przez Jastrzębią Górę, Rozewie i tutaj wrócą. Po drodze czekają ich kilka zadań do wykonania, ale tu nie zdradzimy jakich. Kulminacyjny punkt to będzie gotowanie obiadu na ognisku, takie surwialowe. Nieprzetarty szlak dopiero powraca. Czy jest szansa, żeby jednak on się bardziej rozwijał w Związku Harcerstwa Polskiego? No na to liczymy, że ten nieprzetarty szlak wróci. Zakończenie roku harcerskiego dla nieprzetartego szlaku odbędzie się prawdopodobnie w miejscowości Brusewo, koło Płucka. W lesie prowadzimy mały koncercik i ognisko do białego rana. Druhu Macieju, tak jak druh powiedział, promocja, jeszcze raz promocja nieprzetartego szlaku. Liczymy na to, że na terenie gminy Płuck w miejscowości Brudzewo będzie jednak, można powiedzieć, troszeczkę więcej harcerzy z nieprzetartego szlaku, ale chyba myślę, że ta liczba też jest bardzo zadowalająca. Jak na pierwszy raz po 13 latach, bo ostatni raz, jak pamiętam, byliśmy 13 lat temu na trasie NS-u,
No to, to już jest jakiś dobry początek. Wiem, że za rok będzie nas jeszcze więcej, a że w czerwcu za miesiąc spotkamy się i tam będzie nas około 40-60 osób w lesie na takim przyrodnisku. Spotkamy się i będziemy całą noc siedzieć i śpiewać. Nie, no chciałem podziękować Ani Adrian Dzierżyńskiej za cały wkład i dzięki niej to też ta trasa się odbywa, bo była gdzieś tam z tyłu i kopała mnie po nogach i walczyliśmy i dzięki niej to też jest tutaj jesteśmy. No, dziękuję ślicznie. Musimy wspomnieć naszym widzom, że również na terenie ziemi puckiej odbywa się zakończenie sezonu także żeglarskiego w Chowie, również inne cykliczne imprezy w Związku Artysta Polskiego. Dziękuję ślicznie. Uwaj, z kim rozmawiam? Z Darią. Daria, powiedz mi, z jakiej jesteś drużyny harcerskiej? Trzecia drużyna harcerska w Walecie Serca. I z jakiej jesteście miejscowości? Z Tczew. Aż z Tczewa przyjechaliście. Powiedz mi, jak dzisiejsza trasa? Dobrze. Z tego co wiem, lubisz spać poza domem? Tak. Dzisiaj widzimy tutaj, tuż za nami, nie ma łóżek. Czy będzie wygodnie tak spać na tej ziemi? Nie, ale już jestem przyzwyczajona. Czyli ty już jesteś taka prawdziwa harcerka? Tak. Powiedz mi, co ci się najbardziej podoba w takich wyjazdach, w takich rajdach? No są różne zabawy, można się bawić, są zadania, na których trzeba zapracować i to nie jest tak lekko. A dzisiejsza trasa była ciężka, długa, krótka? Długa. 7 kilometrów. 7 kilometrów. I... od Władysławowa do Mieroszyna. Pięknie. Ciężko było? Nie. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, trzymaj. Yeah.